Cześć, witam serdecznie w Małej Cukierence i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszną tartę z truskawkami i rabarbarem. Do ciasta dodam jeszcze orzechów laskowych, które podkreślają smak truskawek. Tarta wyszła bardzo smaczna, świetnie smakuje, podana jeszcze troszeczkę ciepła z lodami waniliowymi. Pychota. Zapraszam więc na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Małej Cukierenki. Składniki. Dokładna lista składników i przepis na stronie Małej Cukierenki. Link w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Ciasto. Do miski wsypujemy mąkę, dodajemy zmielone orzechy, przesiewamy cukier puder i schłodzone masło ścieramy na tarce z grubymi oczkami. Dodajemy żółtka i mieszamy łyżką lub mikserem. Następnie rękoma zagniatamy ciasto. Ciasto delikatnie podsypujemy mąką i wałkujemy na wielkość blaszki. Ciastem wykładamy blaszkę do pieczenia. Dociskamy brzegi i usuwamy nadmiar ciasta. Ciasto, które nam zostanie, dodamy do kruszonki. Blaszkę wstawiamy do lodówki na około godzinę. Kruszonka. Do miski przysypujemy mąkę, zmielone orzechy, dodajemy cukier i masło. Rękoma zagniatamy wilgotną kruszonkę. Dodajemy też kawałek ciasta, który nam został ze spodu. Kruszonkę wstawiamy do lodówki. Schłodzone ciasto posypujemy zmielonymi herbatnikami i na wierzchu układamy truskawki i rabarbar. Wierzch posypujemy kruszonką. Blaszkę wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach przez około 50-55 minut, aż owoce puszczą sok. Piekłam na funkcji góra-dół na najniższym poziomie piekarnika. Gdyby ciasto za bardzo przypiekało się z wierzchu, możemy je nakryć folią aluminiową. Po wyjęciu z piekarnika odstawiamy do ostygnięcia. Ostygniętą tartę ostrożnie wyciągamy z blaszki i układamy na paterze. I nasza pyszna tarta rabarbarowo-truskawkowa z orzechami i kruszonką jest już gotowa. Bardzo smaczna, aromatyczna, świetnie smakuje z lodami. Polecam! Dokładny przepis na stronie Małej Cukierenki, link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków.